Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Chyla i w imieniu organizatorów Akademii Spółek Kapitałowych mam przyjemność zaprosić Państwa na 8 spotkanie w ramach 13 Akademii Spółek Kapitałowych, mianowicie na wykład pod tytułem Uchwały Zgromadzeń Spółek Kapitałowych a Ochrona Wierzycieli, który poprowadzą dla nas adwokat profesor doktor habilitowana Katarzyna Bilewska oraz adwokat Wojciech Łysek. Od razu powiem na wstępie, że prowadząc potencjalnych pytań na czacie w trakcie swojej prelekcji, na które w miarę możliwości będą w stanie odpowiedzieć. Natomiast regularna sesja Q&A, w której jak zwykle prosimy o zgłoszenie się przez włączenie kamery i udzielenie głosu, odbędzie się na samym końcu po wystąpieniu naszych gości. Teraz pozwolą Państwo, że przedstawię naszych prelegentów. Pani profesor Katarzyna Bilewska jest adwokatem, partnerem w Kancelarii Denton w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Prowadzi praktykę sporów korporacyjnych, doradza klientom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką. Została nominowana jako Top 25 Women Lawyers in Business by Forbes w 2022 roku. Jest także profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w latach 2017-2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dziękuję za obszerne przedstawienie. Jest z nami także pan adwokat Wojciech Łysek, który jest adwokatem, doradcą restrukturyzacyjnym, konsulem w warszawskim biurze Kancelarii Dentons, a także członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu oraz praktyki sporów korporacyjnych. Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych z udziałem przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych, doradza spółką prawa handlowego. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dzień dobry panu. Więc pozwolę sobie oddać już Państwu głos i zapraszam do wysłuchania prelekcji. Dzień dobry, przepraszam, mieliśmy mały kłopot techniczny, ale chyba już sobie poradziliśmy. Bardzo dziękuję za przedstawienie nas i zaproszenie nas do wygłoszenia tego wykładu. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników webinarium i chciałabym na początek przedstawić zarys tematyki, którą będziemy się dzisiaj zajmować. Temat wykładu brzmi Uchwały Zgromadzeń Spółek Kapitałowych a Ochrona Wierzycieli. Chcielibyśmy Państwu zaproponować następującą agendę, o czym powiemy. Powiemy ogólnie o trendach w zaskarżaniu uchwał i konkretnym trendzie, jakim jest poszerzanie kręgu podmiotów legitymowanych do zaskarżenia uchwał. Powiemy o zasadach zaskarżania uchwał przez wierzyciela, wspólnika. Poświęcimy część wystąpienia także pozycji prawnej i znaczeniu zarządcy udziałów lub akcji w procesie zarówno podejmowania, jak i zaskarżenia uchwał. Skomentujemy najnowsze tendencje dotyczące stosowania skargi pauliańskiej w procesie dotyczącym zaskarżania uchwał i w ogóle w procesie kwestionowania uchwał, a na koniec kilka słów na temat tego, czy jeżeli wierzyciel pojawia się jako podmiot kwestionujący uchwały, to możliwe jest rozstrzygnięcie sporu z sąd polubowy. A zatem odniesiemy się do tego, czy nowe brzmienie, stosunkowo nowe, aktualne brzmienie artykułu 1163 KPC pozwala na to, aby spór zainicjowany przez wierzyciela, a dotyczący uchwał spółek był rozstrzygany przez sąd polubowny. Tak, proszę Państwa, wygląda agenda naszego spotkania. Ja pozwolę sobie rozpocząć i omówić właśnie pierwsze zagadnienie, a zatem trendy w zaskarżaniu uchwał. Proszę Państwa, od jakiegoś czasu konsekwentnie mamy do czynienia z rozszerzaniem katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał. Jak zapewne Państwo wiedzą, kodeks spółek handlowych reguluje kwestie związane z zaskarżaniem uchwał w przepisach
dotyczących spółki akcyjnej, spółki o, w kilku przepisach, a idea twórców KSH była taka, żeby ten system zaskarżenia uchwał przewidziany przez kodeks spółek handlowych był systemem zamkniętym. Innymi słowy, chodziło o to, żeby zasady, terminy, uprawnienia do zaskarżenia uchwał wynikały z kodeksu spółek handlowych i tylko z kodeksu spółek handlowych. Cel był dosyć jasny. Chodziło o to, aby stworzyć pewnego rodzaju bezpieczeństwo dla spółki, jej kontrahentów, interesariuszy, i aby oni mogli w sposób dosyć pewny przewidzieć ewentualnie w jakich warunkach, kto i w jakim terminie uchwałę zaskarży. Uchwała jest bowiem często aktem korporacyjnym, który jest podstawą do dalszych działań spółki. To było założenie i ono, można powiedzieć, obecnie po tych już ponad 20 latach obowiązywania KSH tak naprawdę się zdezaktualizowało, bowiem to, co obserwujemy i o czym będę chciała powiedzieć, to jest sytuacja, w której coraz więcej podmiotów niewymienionych w kodeksie spółek handlowych skarży uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych i czyni to z sukcesem. Od razu tutaj, proszę Państwa, powiem, że z uwagi na kwestie pewnej praktyki i statystyki równocześnie będziemy odnosić się do zaskarżenia uchwał zgromadzeń, myśląc o spółce akcyjnej i spółce z o.o. Nie będziemy odnosić się do prostej spółki akcyjnej z uwagi na znikome właściwie znaczenie praktyczne tej spółki, a na to z uwagi na fakt, że ona tutaj w tym wypadku kwestionowanie uchwał tej zgromadzenia tejże spółki odbywa się przez na zasadach przewidzianych dla spółki akcyjnej, jest po prostu zawarte odesłanie, więc pozwolą Państwo, że będziemy się odnosić do tych dwóch regulacji podstawowych, jaką jest regulacja dotycząca spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę Państwa, za chwilę będę jeszcze o tym mówić szczegółowo, natomiast doszło do potwierdzenia poprzez orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego tego rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżenia uchwał, który wynika z KSH. Przypomnę, że KSH przewiduje, że prawo do zaskarżenia mają menadżerowie spółki rozumiani jako zarząd, członkowie zarządu, a także członkowie rady nadzorczej oraz w pewnych sytuacjach wspólnik bądź akcjonariusz, ale w zasadzie wtedy, kiedy on się sprzeciwiał uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, względnie jeżeli w sposób nienależyty był powiadomiony o zgromadzeniu bądź do niego niedopuszczony. A zatem akcjonariusz bądź wspólnik może skarżyć uchwałę tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Nie temu chcemy dzisiaj poświęcić wykład, ale chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że aktualne brzmienie KSH przewiduje możliwość zaskarżenia uchwał zarówno przez zarząd jako taki, jak i członków zarządu, przez radę nadzorczą jako taką, jak i przez członków rady nadzorczej, co wydaje się zresztą rozwiązaniem zbędnym, bo skoro to uprawnienie mają poszczególni członkowie organu, to nie musi mieć go organ, to jest jakby jedna kwestia. Druga jest taka, że wówczas w tym wypadku mamy do czynienia z taką trochę karkołomną figurą, w której organom nadaje się zdolność sądową po to właśnie, żeby mogły wystąpić jako strona w procesie. W praktyce się tego nie spotyka. W praktyce, aby uniknąć tych właśnie turbulencji procesowych związanych z zaangażowaniem całego zarządu bądź rady nadzorczej skarżenia uchwał, no mamy do czynienia raczej z skarżeniem przez poszczególnych członków organów. A zatem mamy ten katalog ustawowy wynikający z KSH i mamy tę tendencję, o której chcemy dzisiaj powiedzieć i którą chcemy omówić, mianowicie to, że na skutek orzecznictwa przede wszystkim Sądu Najwyższego doszło do rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do zaskarżania uchwał powództwami o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwały i w tym gronie osób w cudzysłowie potwierdzonych przez judykaturę
znajduje się przede wszystkim wierzyciel wspólnika bądź akcjonariusza, który zyskał egzekucyjne zajęcie udziałów bądź akcji, względnie osoba, która w postępowaniu zabezpieczającym takie zajęcie uzyskała, o tym będzie mówił mój kolega mecenas Wojciech Łysek, a nadto, jak się wydaje, zastawnik i użytkownik, a jak również osoby, które uzyskują legitymację, czy też przejmują część wykonywania praw z udziałów lub akcji na skutek uczestnictwa w postępowaniu, znaczy skutek bycia organami postępowania upadłościowego, mianowicie mówimy tutaj o syndyku i zarządcy przymusowym. Również, proszę Państwa, na podstawie przepisów ogólnych potwierdzono prawo prokuratora do zaskarżania uchwał. Trudno, proszę Państwa, nie wspomnieć o tym, że to pozaustawowe rozszerzenie katalogu uprawnionych nastąpiło także przez wykorzystywanie w procesie zaskarżania uchwał powództwa o ustalenie z artykułu 189 KPC. Co do tego już od wielu lat Sąd Najwyższy przede wszystkim nie ma wątpliwości, że oprócz powództwa o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał, dopuszczalne jest kwestionowanie uchwały na podstawie powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały na podstawie artykułu 189 KPC, a tu jak wiadomo legitymacja do zaskarżenia jest bardzo szeroko zakreślona, bo każdy, kto ma w tym interes prawny, może dokonać, może wnieść powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały, a więc tutaj też należy uznać, że przez wprowadzenie tej alternatywnej podstawy przedmiotowej do zaskarżania, jakim jest ustalenie nieistnienia uchwały, doszło też do rozszerzenia katalogu podmiotów w praktyce skarżących uchwały, właściwie o wszystkich, którzy mają w tym interes prawny. I to jest, proszę Państwa, tendencja, która jest niewątpliwa i my w dalszej części wykładu zastanowimy się już na konkretnych przykładach, co ona oznacza w praktyce. Druga tendencja, którą możemy wyodrębnić, to jest tendencja do coraz częstszego korzystania z instytucji zarządcy udziału bądź akcji. Podstawą do ustanawiania zarządcy udziałów lub akcji jest artykuł 910 z indeksem 2 KPC, który to przepis przewiduje, że jeżeli dla realizacji uprawnień wierzyciela jest to konieczne, to sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela lub z urzędu ustanawia zarządcę. Analizując artykuł 910 z indeksem 2, paragraf 1 i 2, można dojść do wniosku, że ten zarządca jest powołany do realizowania uprawnień o charakterze niemajątkowym, jeżeli w ogóle takowe mogą być związane z udziałami bądź akcjami, nie chcę tutaj wchodzić w tę dyskusję teoretyczną, natomiast poprzez interpretację paragrafu pierwszego i drugiego można dojść do wniosku, że wierzyciel samodzielnie wykonuje uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, natomiast jeżeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnień, sąd może powołać dłużnika lub na wniosek dłużnika lub wierzyciela owego właśnie zarządcę. A zatem również zarządca pojawia nam się jako pewnego rodzaju instytucja mająca znaczenie zarówno dla procesu podejmowania uchwały, jak i dla procesu zaskarżania uchwały. I coraz więcej mamy takich przypadków, w których zarządca działa za dłużnika. Tutaj oczywiście otwiera się szereg pytań, bo instytucja ta jest niedoregulowana i artykuł 910 z indeksem 2, paragraf 2, nawet mimo odesłania do zarządu w egzekucji z nieruchomości, nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, właściwie nie daje tych odpowiedzi w sposób jednoznaczny. Tym niemniej jest to atrakcyjna instytucja, jeżeli chcemy doprowadzić zwłaszcza do sytuacji, w której dłużnik nie podejmuje, ma ograniczone w pewnym sensie pole działania, a zachodzi ryzyko działania na szkodę wierzyciela. I to jest tendencja, którą chcielibyśmy wskazać jako drugą tendencję. Zresztą to, że ona coraz częściej znajduje zastosowanie, niech o tym świadczy fakt, że kwestia związana z pozycją prawną zarządcy udziału bądź akcji dotarła nawet do Sądu Najwyższego, który w tym zakresie wydał kilka lat temu uchwałę.
i dał pewne wytyczne dotyczące tego, jak zarządca udziałów powinien działać i według jakich reguł powinien realizować swój mandat. I wreszcie, proszę Państwa, tendencja trzecia, co do której chciałoby się powiedzieć, żeby, znaczy chciałabym powiedzieć, że jest tendencją, która się wzmacnia, ale nie ma, proszę Państwa, w tym zakresie precyzyjnych danych, natomiast na pewno czynione są różne starania na poziomie przede wszystkim instytucji arbitrażowych, aby coraz więcej sporów korporacyjnych, w tym sporów dotyczących uchwał, rozstrzyganych było w arbitrażu. Jest to, proszę Państwa, pokłosie nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2019 roku, która miała na celu upowszechnienie rozpoznawania w arbitrażu sporów korporacyjnych poprzez zmianę brzmienia przepisów KPC mówiących o tak zwanej zdatności arbitrażowej oraz określających sposób związania zapisem na sąd polubowny zawartych w umowie spółki. Czy to się udało? Tutaj można mieć pewnego rodzaju wątpliwości. Natomiast w ślad za artykułem 1163 w nowym brzmieniu wiodące polskie instytucje arbitrażowe, a mianowicie Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, podjęły się i sporządziły i przyjęły specjalne regulaminy arbitrażowe dotyczące sporów korporacyjnych w arbitrażu, w tym sporów dotyczących uchwał. Jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, ta tendencja jest niestety napotyka na szereg różnych trudnych do rozstrzygnięcia problemów teoretycznych i ona nie jest na razie, bym powiedziała, wyraźna, natomiast należy zaznaczyć, że działania przynajmniej zmierzające do tego, żeby dochodziło do coraz częstszego rozpoznawania sporów korporacyjnych w arbitrażu są jak najbardziej podjęte. Będzie zapewne trzeba ten trend po prostu obserwować. Proszę Państwa, teraz po tym ogólnym przeglądzie trendów chciałabym przejść do omówienia sytuacji zastawnika i użytkownika akcji, którzy generalnie, proszę Państwa, od jakiegoś czasu są objęci przynajmniej dyskusją co do tego, czy oni powinni mieć prawo, legitymację do zaskarżania uchwał. Ja początkowo byłam sceptyczna co do tego kierunku, uznając, że ten katalog osób uprawnionych wymieniony w KSH jest jednak katalogiem zamkniętym i tam się zastawnik, użytkownik z jakiejś przyczyny nie pojawiają. Natomiast, no muszę to wprost powiedzieć, byłam poprzez jakby pewną pogłębioną analizę zmuszona do zrewidowania swojego poglądu i obecnie uważam, że przepisy ogólne dotyczące zastawnika i użytkownika są przepisami, które pozwalają wywieść uprawnienie zastawnika i użytkownika do akcji lub udziału, do zaskarżania uchwał. Mamy tutaj, proszę Państwa, bowiem do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której osoby uprawnione rzeczowo, czyli zastawnik i użytkownik, przejmują część uprawnień, które wynikają z udziału bądź akcji na skutek decyzji akcjonariusza bądź wspólnika. I to są generalnie uprawnienia, które mają na celu albo zabezpieczenie ich roszczeń, albo umożliwienie korzystania z tego prawa. Trudno więc sobie wyobrazić, żeby ograniczać ich uprawnienia jedynie do takiego, bym powiedziała, korzystania ściśle majątkowego z udziału bądź akcji. Rzecz jest o tyle trudna, że w kodeksie spółek handlowych do pozycji zastawnika i użytkownika ustawodawca się odniósł, to znaczy przewidział właściwie wprost w przepisach dotyczących spółki z o.o. i spółki akcyjnej, że zastawnik lub użytkownik mogą wykonywać prawo głosu
z akcji objętej zastawem bądź użytkowaniem, a zatem jest to przypadek, w którym KSH absolutnie aprobuje i sankcjonuje rozdzielenie wiązki uprawnień korporacyjnych w ten sposób, że część z tych uprawnień pozostaje przy akcjonariuszu, a część bądź wspólniku, a część przechodzi na zastawnika bądź użytkownika. Ale ta regulacja kodeksu spółek handlowych jest regulacją fragmentaryczną, dlatego że poza prawem głosu nie wspomina KSH o żadnym innym uprawnieniu, co jest ewidentnym błędem legislacyjnym, nie wspomina o uprawnieniu do wzięcia udziału w zgromadzeniu, co jest oddzielną w ogóle kompetencją wspólniczą, uprawnieniem wspólnika. Też, proszę Państwa, nie wspomina o tym, że zastawnik lub użytkownik, nawet tacy, którzy braliby udział w zgromadzeniu i głosowali, mieliby prawo do zaskarżania uchwał podjętych na tym zgromadzeniu. I tu, proszę Państwa, argument o charakterze systemowym, który wydaje mi się bardzo ważny. Gdyby przyjąć, że zastawnik bądź użytkownik mają tylko prawa do wzięcia udziału w zgromadzeniu, natomiast nie, i głosowania, a nie mają prawa do zaskarżenia uchwał, no to ich uprawnienie nie byłoby de facto połowiczne, żeby nie powiedzieć iluzoryczne, dlatego że nie mieliby potem wpływu żadnego na ustosunkowanie się do uchwał zapadłych na zgromadzeniu, a te mogą być sprzeczne z ich interesem, mogą zapaść w kształcie sprzecznych z ich interesem, mimo że oni w tym zgromadzeniu brali udział i głosowali. W związku z czym należy moim zdaniem przyjąć z przyczyn systemowych, że skoro zastawnik lub użytkownik ma prawo zaskarżania uchwał, przepraszam, prawo wzięcia udziału w zgromadzeniu i głosowania, to należałoby przyjąć, że ma również prawo do zaskarżania uchwał. To prawo, jak powiedziałam, z kodeksu spółek handlowych nie wynika, natomiast wydaje się, że istnieje podstawa do tego, żeby wyinterpretować to prawo z przepisów ogólnych dotyczących zastawnika lub użytkownika. A mówię tutaj, proszę Państwa, o artykule 330 kodeksu cywilnego w przypadku zastawnika, zgodnie z którym zastawnik jest uprawniony do czynności zachowawczych zmierzających do zachowania prawa objętego zastawem. I proszę Państwa, mamy przepisy o użytkowniku, który jest moim zdaniem uprawniony do zaskarżenia uchwał w zakresie, w jakim jest to konieczne dla zachowania substancji i przeznaczenia prawa, skoro tenże użytkownik może podejmować czynności zmierzające do zachowania substancji i przeznaczenia prawa. Nie jesteśmy tu w obszarze nieznanym, dlatego że tak naprawdę w obu przypadkach możemy postrzegać działanie zastawnika i użytkownika jako działanie w ramach tak zwanych czynności zachowawczych. A ten obszar jest znany chociażby przez dosyć szerokie orzecznictwo, o którym będzie mówił mój kolega, mecenas Wojciech Łysek, odnoszące się do wierzyciela. Co do wierzyciela na gruncie KPC, w zasadzie Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdza, że wierzyciel ma prawo zaskarżania uchwał w ramach tak zwanych czynności zachowawczych zmierzających do zachowania prawa. Nie ma powodu, dla którego należałoby odmówić tych uprawnień zachowawczych, także zastawnikowi i użytkownikowi. Pośrednio zresztą, proszę Państwa, potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego, którą tutaj przywołuję, która w jednej z tez wydaje się, proszę Państwa, właściwie potwierdzać to, że właśnie zastawnik lub użytkownik mają to prawo do zaskarżenia uchwał, chociaż Sąd Najwyższy się szerzej na ten temat nie wypowiada. To jest uchwała, która generalnie dotyczy syndyka spółki, natomiast na marginesie Sąd Najwyższy także odnosi się do pozycji zastawnika i użytkownika. Proszę Państwa, kolejny aspekt, który chciałabym poruszyć, związany właśnie z rozszerzeniem, trendem rozszerzającym legitymację do zaskarżenia uchwał, no to jest trend związany z przyznaniem prawa do zaskarżania syndykowi bądź zarządcy przymusowemu, którzy z kolei w ramach postępowania upadłościowego uzyskali po prostu zarząd i kompetencje w stosunku do tak zwanej masy upadłości, a w tej masie upadłości znajdują się udziały bądź akcje.
I wówczas dla Sądu Najwyższego, który się tym kwestią zajmował, nie ulega wątpliwości, że syndyk może zaskarżać uchwały niejako poprzez wstąpienie w miejsce akcjonariusza bądź wspólnika, no i jest związany przesłankami i terminami zaskarżenia przewidzianymi dla wspólnika. Podobnie, proszę Państwa, na zasadzie odesłania do przepisów o syndyku zarządca przymusowy również może zaskarżać uchwały dotyczące spółki, w której udziały bądź akcje wchodzą w skład masy upadłości. I tutaj, proszę Państwa, przywołuję znowu dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, z których jakby każde idzie w tym kierunku, że potwierdza to uprawnienie uczestników postępowania upadłościowego, a nadto przewiduje, że jest to wykonywanie uprawnień wspólniczych, a zatem wszystkie przesłanki i terminy, które przysługiwałyby wspólnikowi, powinny być, znaczy przesłanki i terminy, którymi jest związany wspólnik bądź akcjonariusz, powinny także dotyczyć syndyka bądź zarządcy przymusowego. I tu, proszę Państwa, jedno słowo komentarza dotyczącego tych przesłanek. My dzisiaj mówimy raczej o kwestiach podmiotowych, ale wydaje mi się, że jest to ważny element. Mianowicie, proszę Państwa, Sąd Najwyższy nie zdecydował się na modyfikację przesłanek zaskarżenia uchwał, jeżeli takie zaskarżenie dokonywane jest przez syndyka i zarządcę przymusowego. Pozostaje to w pewnego rodzaju niespójności z przepisami postępowania upadłościowego, bo pamiętamy, że postępowanie upadłościowe toczy się tak naprawdę w celu ochrony wierzycieli i celem jest ochrona masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli. To są podstawowe cele postępowania upadłościowego. Natomiast podstawy do zaskarżania uchwał to są podstawy związane generalnie z naruszeniem interesu spółki i samego wspólnika. I tak naprawdę wchodzimy w obszar, w którym dochodzi do pewnego rodzaju niespójności, dlatego że jeżeli na przykład przesłanką jest zaskarżenia uchwały jest pokrzywdzenie wspólnika, no to uchwała, która go krzywdzi, niekoniecznie musi być uchwałą, która na przykład stoi w sprzeczności z interesem masy upadłości i odwrotnie. Może się okazać, że uchwała, która narusza interes masy upadłości na przykład w ten sposób, że przewiduje zatrzymanie zysku i niewypłacanie dywidendy z akcji bądź udziałów, a w związku z tym utrudnia wejście do masy upadłości środków płynnych, pieniężnych, jest akurat uchwałą, która jest zgodna z interesem akcjonariusza albo wspólnika, który na przykład, w którego interesie długofalowym jest na przykład wzmocnienie kapitałowe spółki w celu dokonania różnych inwestycji. A zatem tu chciałabym Państwu zwrócić uwagę na tą właśnie niespójność pomiędzy wymogiem, żeby syndyk i zarządca przymusowy zaskarżali uchwały z przyczyn przewidzianych w KSH, a tym, jakie jest tak naprawdę optyka i cele postępowania upadłościowego. I proszę Państwa, jeszcze jeden trend, który no też można powiedzieć, że został w ostatnim czasie właściwie bez wątpliwości potwierdzony przez orzecznictwo. To jest trend związany z uczestnictwem prokuratora w procesie zaskarżania uchwał. Jak Państwo doskonale wiedzą, prokurator ma takie uprawnienia ogólnocywilistyczne, ogólnoprocesowe, związane z tym, że może właściwie wszcząć postępowanie, przyłączyć się do każdego postępowania, jeżeli wymaga tego interes publiczny. To zostało przełożone na grunt uchwał w ten sposób, że przewidziano, iż prokurator, przewiduje się tak naprawdę w komentarzach i w literaturze, że prokurator może zaskarżyć każdą uchwałę na rzecz określonej osoby albo w interesie publicznym. I jeżeli czyni to właśnie w interesie publicznym, to nie jest związany terminami do wniesienia powództwa. I tutaj jest, proszę Państwa, absolutnie wyłom od tego systemu związania wynikający z KSH. Tego nie było ani przy zastawniku, ani przy użytkowniku, ani przy wierzycielu. Tego nie będzie, nie ma. Natomiast przy prokuratorze może dojść do tego, że prokurator będzie skarżył uchwały w sposób taki, że nie będzie respektował terminów do wniesienia powództwa. I Sąd Najwyższy to w jednym z orzeczeń, które przywołuję, potwierdził.
Proszę Państwa, pewnie przy prokuratorze trzeba by powiedzieć o szczególnych uprawnieniach Komisji Nadzoru Finansowego. One oczywiście są, bo przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje w odniesieniu do pewnych kategorii spółek pozycję prokuratorską. Nie będziemy dzisiaj tego szerzej omawiać, natomiast chciałabym to zasygnalizować, że w pozycji prokuratora może się w pewnych okolicznościach znaleźć przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, jeżeli tu już operujemy w obszarze tych regulacji publiczno-prawnych i interesu publicznego, w przypadku banków też te uprawnienia są trochę inaczej uregulowane na rzecz KNF-u i tutaj jest cała grupa przepisów szczególnych, które pozwalają na zaskarżanie uchwał w odniesieniu do pewnych spółek sektora finansowego na zasadach bardziej liberalnych niż to by wynikało z ogólnych zasad określonych w kodeksie spółek handlowych. Proszę Państwa, to był przegląd trendów podstawowych. Teraz chcielibyśmy szerzej omówić sytuację wierzyciela w odniesieniu do uchwał i zaskarżania uchwał. I w związku z tym chcę przekazać głos mojego koledze, panu mecenasowi Wojciechowi Łyskowi. Proszę o minutę przerwy technicznej i zaraz będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Wojciech Łysek, dzień dobry Państwu. Ja właśnie chciałem dzisiaj z Państwem omówić te trendy, czy bardziej szczegółowo sytuację wierzyciela, jeśli chodzi o pozycję co do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń. Natomiast później chciałem również omówić może nieco bardziej szczegółowo wspominanego już zarządcę udziałów bądź akcji, a na końcu zastanowić się wspólnie z Państwem nad możliwością zastosowania skargi pauliańskiej w stosunku do uchwał zgromadzeń wspólników walnych zgromadzeń. Zaczynając od kwestii wierzyciela i uprawnień przyznanych mu do zaskarżania uchwał. Przede wszystkim na samym początku musimy sobie powiedzieć, o kim mówimy, o jakimż to wierzycielu będziemy rozmawiać. Mowa tutaj o wierzycielu wspólnika, akcjonariusza spółki. Nie mówimy tutaj w tym wypadku o wierzycielu samej spółki. Wierzyciel spółki pojawi nam się jeszcze później przy dyskusji, rozmowie na temat skargi pauliańskiej, natomiast na tę chwilę zostawiamy go na boku. Mówimy o wierzycielu wspólnika bądź akcjonariusza. Mowa tutaj o, powiedzmy, kwalifikowanym wierzycielu wspólnika, gdyż jest to wierzyciel, który dysponuje już tytułem wykonawczym przeciwko wspólnikowi i który to wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko właśnie wspólnikowi i w ramach tego postępowania egzekucyjnego doszło do zajęcia udziałów bądź akcji, które należą do dłużnika. Wspomnimy również później również o kwestii czy dopuszczalności zaskarżenia uchwały przez wierzyciela, który uzyskał jedynie zabezpieczenie roszczenia poprzez zajęcie udziałów lub akcji, natomiast
to o tym sobie wspomnimy w dalszej kolejności. No i właśnie taki to wierzyciel, który ma tytuł wykonawczy przeciwko wspólnikowi, zadaje sobie pytanie, no dobrze, dokonałem zajęcia tych udziałów, tych akcji, co ja właściwie teraz mogę zrobić, zwłaszcza, że na przykład dochodzą mnie słuchy, że mój dłużnik planuje podjąć w spółce uchwały, które tak naprawdę sprawią, że to, że ja mam zajęte te udziały, to właściwie do zaspokojenia mojego roszczenia wcale nie doprowadzi, bo zaraz te udziały, akcje po prostu nie będą przedstawiać sobą żadnej wartości. Wiemy, że wyzbycie się przez dłużnika akcji, udziałów po zajęciu no, nie będzie możliwe. Natomiast nieuczciwy dłużnik może być zainteresowany obniżeniem wartości, czy to samych udziałów, czy po prostu wytransferowaniem ze spółki w kapitale, której zakładowym są te udziały bądź akcje, środków tak, żeby nic z tych środków nie przypadło wierzycielowi. No i artykuł wspominany już dzisiaj 910 z indeksem 2 KPC wskazuje, co taki wierzyciel może robić. No i z mocy zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji. Może również podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do zachowania prawa. I paragraf drugi, jeżeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnień niż wymienione w paragrafie pierwszym, sąd na wniosek dłużnika ustanowi zarządcę. Co właściwie z tego przepisu nam wynika? No tutaj chwila takich teoretyczno-prawnych rozważań. Generalnie czy tradycyjnie przyjmuje się, że z udziałów czy też akcji wynikają pewne prawa o charakterze majątkowym, natomiast wynikają również prawa o charakterze niemajątkowym, nazwijmy to prawa korporacyjne, które przysługują wspólnikowi z racji posiadanych udziałów tudzież akcji. No i oczywiście no, takim klasycznym przykładem tych praw majątkowych no, to jest chociażby prawo do udziału w zysku przeznaczonego do podziału uchwałą wspólników, natomiast no, prawa korporacyjne to w szczególności prawo głosu, czy nie wiem, prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Najwyższy w uchwale z 2005 roku, jest to jako niekwestionowane, wyraźnie wskazał, że wierzyciel może z mocy zajęcia wykonywać jedynie prawa majątkowe. Wierzyciel, który dokonał zajęcia udziałów, może wykonywać prawa majątkowe, natomiast nie może wykonywać praw korporacyjnych. I co to właściwie oznacza? Aby uzyskać zaspokojenie, no to prawdopodobnie wierzyciel chciałby na przykład otrzymać dywidendę, tak żeby dywidenda została przyznana wspólnikowi, no i z mocy zajęcia ta dywidenda będzie przysługiwać tak naprawdę wierzycielowi. Jednak no, niestety Sąd Najwyższy tutaj wskazuje, że jednak samodzielnie do podjęcia takiej uchwały no, wierzyciel nie będzie legitymowany z mocy samego zajęcia, ponieważ nie może wykonywać prawa głosu. Co w takim razie, w takiej sytuacji, jeżeli wierzyciel widzi, że
że spółka zaczyna podejmować uchwały, które sprawiają, że to zajęcie no właściwie nic mu nie da. Tytułem przykładu, co jeżeli jest podejmowana uchwała na przykład o podwyższeniu kapitału zakładowego, która doprowadzi w konsekwencji do rozwodnienia wspólnika, którego udziały, akcje zostały zajęte, czym może spowodować spadek wartości tych udziałów bądź akcji, bądź również osłabienie pozycji samego wspólnika w spółce. No, Sąd Najwyższy mówi, że w takiej sytuacji wierzyciel może taką uchwałę zaskarżyć i konieczne jest, aby zaskarżenie uchwały było niezbędne do zachowania prawa, to jest zajętych udziałów tudzież akcji. Jest to tak zwana czynność zachowawcza, o której jest mowa w artykule 910 z indeksem 2, paragraf 1 KPC. Jeszcze raz przypomnę, z mocy zajęcia wierzyciel może również podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do zachowania prawa. Taką czynnością zachowawczą może być zaskarżenie uchwały. Pojawia się pewne pytanie tak naprawdę, co z prawem głosu? Dlaczego w takiej sytuacji nie można by było uznać, że czynnością zachowawczą, która bezpośrednio zmierza do zachowania prawa, byłoby oddanie głosu przeciwko uchwale, która zagraża wartości udziałów lub akcji. No, tutaj Sąd Najwyższy nie wydaje się, że tej kwestii jakoś bardzo szczegółowo nie rozważał, no i skupiał się głównie na skarżeniu tychże uchwał. Skoro zatem wierzycielowi przyznano legitymację do zaskarżenia uchwały, no to trzeba się zastanowić i naturalnie nam pojawia się pytanie, jakie wymogi, warunki formalne powinny zostać dochowane, aby to roszczenie wierzyciela, aby to powództwo o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwały zostało uwzględnione. No i tutaj już pani profesor też wspominała przy syndyku o kwestiach wymogów KSH co do zachowania wspólnika na zgromadzeniu. Wtedy wspólnik może uchwałę zaskarżyć, jeżeli głosował przeciwko niej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, został bezzasadnie niedopuszczony do zgromadzenia lub zgromadzenie zostało wadliwie zwołane lub powzięto uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Co w takiej sytuacji? Czy to miałoby oznaczać, że wierzyciel może tylko zaskarżyć uchwałę, jeżeli jego dłużnik, czyli wspólnik, akcjonariusz, no właśnie, na przykład głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. No, w tych sytuacjach, czy w tych stanach faktycznych, o których myślimy, gdzie to sam dłużnik dąży do tego, żeby udziały, akcje nie przedstawiały żadnej wartości, żeby udaremnić egzekucję, no to najprawdopodobniej tenże dłużnik, tenże wspólnik akcjonariusz będzie głosował za taką uchwałą. Zatem pojawia nam się problem, czy w takiej sytuacji wierzyciel tego wspólnika jest legitymowany mimo wszystko do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchylenia uchwały. Warto pamiętać, że no wierzyciel bardzo często, czy generalnie jest tak, że wierzyciel nie jest zawiadomiany o zgromadzeniach wspólników, nie uczestniczy w nich. Najpewniej można by było wręcz twierdzić, że nie może w nich uczestniczyć. Stąd
mówiąc kolokwialnie, no, wsadzenie w nogi w te drzwi przez wierzyciela w ramach podejmowania uchwały czy w ramach zgromadzenia wspólników jest niezwykle trudne i właściwie niemożliwe, w szczególności jeżeli mamy sytuację taką, że spółka jest spółką jednoosobową, w której 100% udziałów ma właśnie dłużnik. W takiej sytuacji no to zgromadzenie wspólników można przeprowadzić bez formalnego zwoływania w trybie nieformalnym i tutaj wierzyciel nawet się nie zorientuje, kiedy te uchwały zostały podjęte. Na to pytanie, czy na pytanie dotyczące tego, czy wspólnik, czy wierzyciel może zaskarżyć uchwałę, nawet jeżeli sam wspólnik nie głosował przeciwko uchwale, czy głosował za uchwałą, no nie, wprost nie było to zagadnienie rozważane przez Sąd Najwyższy. Natomiast wydaje się, że te orzeczenia Sądu Najwyższego, które dotykają problematyki zaskarżania uchwał przez wierzyciela, w pewien sposób milcząco potwierdzają, że głosowanie przeciwko uchwale i zażądanie zaprotokołowania sprzeciwu nie jest wymogiem dla skutecznego wytoczenia powództwa przez wierzyciela, ponieważ takie właśnie stany faktyczne Sąd Najwyższy rozważał i nie zwrócił uwagi na te kwestie, że wierzyciel czy że wspólnik właśnie nie zachowywał się tak, jak wymaga KSH, aby uchwała mogła zostać zaskarżona. Stąd można, myślę, przyjąć, że spełnienie tych warunków formalnych co do zaskarżenia uchwały przez wspólnika, przez wierzyciela wspólnika nie są tutaj wymagane. No i tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ no dochodzi do tego, że wierzyciel ma tutaj większe uprawnienie, czy silniejsze, aniżeli syndyk, o którym wspominała pani profesor, ponieważ no skoro syndyk reprezentuje tak naprawdę zbiorowy interes wierzycieli, a mimo wszystko Sąd Najwyższy w orzeczeniach dotyczących syndyka wskazywał, że jednak to głosowanie przeciwko uchwale upadłego powinno mieć miejsce, no to tutaj rzeczywiście pozycja takiego singularnego wierzyciela, który uzyskał zajęcie udziałów, jest dużo lepsza. Z tym, że i tutaj warto to zaznaczyć, Sąd Najwyższy dopuszcza zaskarżanie uchwał przez wierzyciela jedynie w sytuacji, w której te uchwały zostały podjęte już po dokonanym zajęciu przez komornika udziałów lub akcji. Jeśli chodzi o termin, no to tutaj nie ma wątpliwości, że wierzyciela wiążą terminy wynikające z kodeksu spółek handlowych. Wydaje się natomiast, że tutaj ten moment, od którego biegnie termin wierzycielowi na zaskarżenie, należy odnosić do wierzyciela, w tym znaczeniu, że to nie otrzymanie wiadomości o uchwale przez wspólnika jest dla wierzyciela relewantne, natomiast jest to moment, kiedy to wierzyciel otrzymał wiadomość o uchwale. W innym bowiem przypadku, no znowu, to uprawnienie do zaskarżenia uchwały okazałoby się iluzoryczne. Oczywiście no, powstają tutaj problemy dowodowe w ramach postępowania, kiedy doszło do otrzymania wiadomości o uchwale przez wierzyciela. Niejednokrotnie może być to zasadniczy problem, stąd warto aby taki wierzyciel zadbał o odpowiednie środki dowodowe, które pomogą mu wykazać przed sądem,
kiedy bieg na zaskarżenie uchwały się rozpoczął. Sygnalizuję tutaj tylko, że Sąd Najwyższy w jednym orzeczeniu stwierdził, i to może mieć zastosowanie także do wierzyciela, jeśli chodzi o uchwały, które podlegają zarejestrowaniu, czy wymagają wpisu do KRS-u, na przykład uchwały o zmianie umowy spółki, statutu. Tutaj w przypadku takich uchwał dla ich skuteczności konieczny jest wpis do rejestru. No i Sąd Najwyższy uznał, że zgodnie z przepisami o KRS, no nikt nie może zasłaniać się od chwili wpisu nieznajomością tych wpisów, przy czym no oczywiście tutaj pojawia się znak zapytania i to jest pytanie, które może sobie postawić zarówno wierzyciel, jak i normalnie wspólnik w normalnych, klasycznych sytuacjach, w których dochodzi do skarżenia uchwał, no bo sam fakt informacji o tym, że doszło do podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki bez znajomości treści tej uchwały, no nie jest wystarczający, żeby podjąć decyzję o zaskarżeniu tej uchwały. Stąd jakby wydaje się, że tutaj to stanowisko Sądu Najwyższego, który uważa, że dana osoba otrzymuje wiadomość o uchwale w momencie, w którym dochodzi do ogłoszenia zarejestrowania na przykład zmiany umowy spółki w KRS, no jest dość rygorystyczne, natomiast na pewno należy w takim razie o tym stanowisku Sądu Najwyższego pamiętać. Przechodząc natomiast do przesłanek merytorycznych zaskarżenia uchwały, to po pierwsze należy sobie zadać pytanie, czy wierzyciel może skarżyć, czy wnosić tylko o uchylenie uchwały, czy też stwierdzenie jej nieważności. Zacznę może od kwestii związanych z uchyleniem uchwały. No, przesłanki uchylenia uchwały no to jest sprzeczność z umową spółki lub dobrymi obyczajami i godzenie w interes spółki lub cel pokrzywdzenia wspólnika. No i znowuż pojawia się to pytanie, które padało już wcześniej, a dotyczące tego, czy w sytuacji, w której uchwała nie krzywdzi wspólnika, ale krzywdzi tak naprawdę wierzyciela wspólnika, no to czy wierzyciel jest uprawniony do żądania uchylenia takiej uchwały. No wydaje się, że z samej istoty uprawnienia wierzyciela do zaskarżenia uchwał, która ma na celu no właśnie zachowanie zajętego przez wierzyciela prawa, no to tutaj ta kwestia pokrzywdzenia wierzyciela będzie jednak wychodziła na pierwszy plan i to ją będzie w postępowaniu wykazywać wierzyciel. W mojej ocenie no, nie ma też przeszkód, aby wierzyciel no, wnosił o stwierdzenie nieważności uchwały. Jest to jak najbardziej również środek, który może zmierzać do zachowania prawa, no bo jeżeli uchwała w ogóle jest sprzeczna z ustawą, no to można wręcz domniemywać, że ona takiego wierzyciela może krzywdzić, a na pewno ma on tym bardziej interes w jej uchyleniu, w stwierdzeniu jej nieważności. Na koniec może wspólnie chciałem się jeszcze zastanowić nad rodzajem uchwał, które mogą zostać przez wierzyciela wzruszone. Już tutaj sygnalizowałem wcześniej, że generalnie orzecznictwo przyjmuje, że uchwała ta musi zostać podjęta
po dokonanym zajęciu przez wierzyciela, czyli wcześniej podjęte uchwały no tutaj pozostają poza zasięgiem wierzyciela. Można sobie zadać pytanie, czy inaczej sytuacja by wyglądała w przypadku ustanowionego zarządcy udziału bądź akcji i czy on mógłby zaskarżyć uchwałę podjętą przed zajęciem, skoro w takiej sytuacji no, zarządca wykonuje pełnię uprawnień korporacyjnych, czy większość uprawnień korporacyjnych samego wspólnika. No, na to pytanie wydaje mi się, że Sąd Najwyższy jeszcze nie udzielał odpowiedzi, natomiast myślę, że jest warte postawienia i zastanowienia się nad nim, czy w sytuacji, w której wiemy, że uchwała została podjęta przed dokonaniem zajęcia, to czy tutaj wierzyciel nie powinien rozważyć doprowadzenia do ustanowienia zarządcy udziałów. No, względnie oczywiście zawsze może tutaj w takiej sytuacji spróbować uzyskać wsparcie prokuratora, który, jak była mowa wcześniej, no może zaskarżyć każdą uchwałę i on tutaj działa, prokurator, w interesie publicznym. No i takimi klasycznymi przykładami uchwał, które wierzyciel może chcieć zaskarżyć i wydaje się, że jak najbardziej do zaskarżenia takich uchwał byłby legitymowany, no to jest na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Znowu, podwyższenie kapitału no, doprowadza między innymi do tego, że udziały w spółce, czy udział wspólnika w spółce jest rozwodniony, a przez to jego wpływ na działanie tej spółki jest mniejszy. I jeżeli w ramach egzekucji, postępowania egzekucyjnego miałoby później dojść do sprzedaży udziałów, bo no to na pewno potencjalny nabywca takich udziałów czy akcji weźmie pod uwagę to, że te udziały lub akcje dają jednak mniejszy wpływ na działanie spółki. No i w wielu przypadkach spowoduje to po prostu tym, że nikt nie będzie zainteresowany, żeby te udziały, akcje w ramach postępowania egzekucyjnego nabyć. No, uchwała o rozwiązaniu spółki również wydaje się tutaj rzeczą oczywistą, że wierzyciel taką uchwałę może chcieć zaskarżyć, ponieważ no, uchwała o rozwiązaniu spółki rozpoczyna proces, który w ramach którego spółka zostanie zlikwidowana, a następnie wykreślona z rejestru. I oczywiście można powiedzieć tutaj, że no ale jak to, no przecież z mocy zajęcia taki to wierzyciel będzie partycypować w tym, co przypada wspólnikowi po zakończeniu czy postępowania likwidacyjnego, ale no znowu, po pierwsze ten majątek przypadający wspólnikom dzieli się czy przyznaje się wspólnikom na samym końcu procesu likwidacji. Wcześniej są zaspokajani wierzyciele spółki, zatem tego majątku może pozostać już niedużo. A dwa, wierzyciel może czy jakby szanse na zaspokojenie się wierzyciela daje działający podmiot gospodarczy i wcale wierzyciel może nie być zainteresowany tym, żeby spółka została zlikwidowana, tylko wręcz przeciwnie, aby działała. Jeżeli generuje zysk, no to taki wierzyciel miałby szansę na to, że powiedzmy rok do roku będzie partycypować w dywidendzie wypracowanej przez spółkę, w szczególności, że jest dużo podmiotów gospodarczych, które właściwie dysponują bardzo skromnym majątkiem, natomiast są w stanie generować cyklicznie duże zyski, natomiast no, ich majątek to na przykład, tytułem przykładu, wydawnictwo czasopisma, tak? Majątek spółki jest niewielki, ponieważ pewnie składa się z laptopów, jakichś materiałów biurowych, natomiast jeżeli gazeta czy czasopismo jest cyklicznie wydawane, no to może
przynosić zyski. Oczywiście no, w dzisiejszych czasach i dobie cyfryzacji ten przykład może już nie być aktualny, natomiast przesłanie jest takie, że jest wiele podmiotów, które majątku może jako takiego, z którego można, który może zostać upłynniony w ramach likwidacji, może jest niedużo takiego majątku, ale sama spółka ma zdolność do generowania zysku. Następny typ uchwały, który może wierzyciel rozważyć, zaskarżyć, to na przykład zgoda na zbycie przedsiębiorstwa bądź nieruchomości. No znowu, przy zgodzie na zbycie przedsiębiorstwa i w konsekwencji przeniesieniem przedsiębiorstwa spółki na podmiot trzeci, no to tak naprawdę może dojść do wydrążenia całej spółki i udziały w takiej to wydrążonej spółce nie będą przedstawiać żadnej wartości, a sama spółka nie będzie generować zysku. Wreszcie umorzenie udziału, tutaj to też wydaje się jasne. W momencie umorzenia udziału, no to tak naprawdę wierzyciel traci bezpowrotnie przed składnik majątkowy, który swojemu dłużnikowi zajął. Wreszcie wierzyciel może skarżyć uchwały o zmianie umowy spółki statutu. Każdorazowo, no wiadomo, to będzie zależeć od tego, jakie zmiany do umowy spółki są wprowadzane, natomiast no, można sobie wyobrazić chociażby no, nie wiem, uprzywilejowanie innych wspólników kosztem wspólnika będącego dłużnikiem wierzyciela, gdzie znowu w przypadku uprzywilejowania na przykład co do dywidendy, no to przypadający zysk na wspólnika będzie mniejszy i takaż to uchwała, zaskarżeniem takiej uchwały może wierzyciel być żywotnie zainteresowany. Na koniec stawiam pytanie, co na przykład w kwestiach osobowych, czy wierzyciel może na przykład zaskarżać uchwałę o odwołaniu członków zarządu i powołaniu nowych członków zarządu, czy na przykład nie wiem, spółce akcyjnej o zmianie rady nadzorczej. No tutaj pewnie odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta i oczywista i dużo zależy od danej konkretnej sprawy, danych konkretnych odwoływanych osób i powoływanych na nowo. Pewnie nie można jednoznacznie wykluczyć możliwości zaskarżenia takiej uchwały, natomiast no tutaj kwestia uzasadnienia oraz kwestia dowodów, które wierzyciel powinien przedłożyć wraz z pozwem, no jest na pewno bardziej wymagająca ze strony wierzyciela namysłu i pieczołowitego tutaj przygotowania argumentacji przed wszczęciem postępowania sądowego. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kwestię skarżenia uchwał przez wierzyciela. Teraz chciałem chwilkę z Państwem porozmawiać na temat wspominanego już zarządcy udziałów, czyli podmiotu, który teoretycznie może te uprawnienia korporacyjne, których wierzyciel z mocy zajęcia nie może wykonywać, to tenże zarządca mógłby je wykonać. No i raz jeszcze przypominam artykuł 910 z indeksem 2 KPC. Jeżeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnień wynikających z zajętego prawa, sąd na wniosek dłużnika ustanowi zarządcę. Do zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w egzekucji z nieruchomości. No właśnie, i to odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie w egzekucji z nieruchomości na pewno stanowi nie lada problem. Tak przed samym zarządcą, jak i innymi uczestnikami, czy to spółki, czy to danego stanu faktycznego, ponieważ tak naprawdę no, nie jest jasne, co konkretnie taki zarządca może robić, a czego robić nie może.
Pozwoliłem sobie tutaj wyświetlić Państwu artykuł 935 KPC, który mówi generalnie o kompetencjach zarządcy nieruchomości. Zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością. Zarządca może pozywać i być pozywany. To treść paragrafu pierwszego, natomiast w paragrafie trzecim widzimy, że czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron. A w jej braku za zezwoleniem sądu przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą. No i w tak ukształtowanym stanie prawnym tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, kiedy, co do jakich uchwał zarządca mógłby wykonywać prawo głosu, no bo każdorazowo należy pamiętać o tym, że no jednak tenże zarządca jest powoływany w ramach postępowania egzekucyjnego, które ma no swój jednoznaczny cel. To nie jest tak, żeby teraz ktoś inny przez cały czas w spółce wykonywał prawo głosu, tylko no to postępowanie egzekucyjne ma doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela. Jeśli chodzi o kwestie proceduralne i pewne wnioski, które można wysunąć z praktyki, no to kilka słów. Przede wszystkim tutaj właściwym sądem dla ustanowienia zarządcy jest sąd, przy którym działa komornik. To po pierwsze, czyli będzie no to tak naprawdę sąd rejonowy, ponieważ to przy sądach rejonowych komornicy działają. Z praktyki można postulować czy rekomendować, aby już w samym wniosku o ustanowienie zarządcy udziałów wnieść, aby już sąd umocował takiego zarządcę do dokonywania konkretnych czynności, no bo ponieważ w sytuacji, w której sąd ograniczy się tylko do wskazania, że jest ustanowiony że Jan Kowalski jest ustanawiany zarządcą udziałów przysługujących takiemu dłużnikowi w spółce, w kapitale zakładowym spółki takiej a takiej i tutaj postawi sąd kropkę, no to pojawia się zasadnicze pytanie, co tutaj będzie czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a zatem wymagającą zgody stron bądź sądu, co nie będzie takim działaniem, czy taki zarządca może przychodzić na zgromadzenia wspólników, co do jakich uchwał ma wykonywać prawo głosu, no tutaj poruszalibyśmy się w takiej nieco szarej strefie. Jeżeli natomiast wskażemy wprost we wniosku, że jednocześnie prócz ustanowienia zarządcy wnosimy o umocowanie go już do konkretnych czynności, no to na pewno ewentualny późniejszy spór czy ewentualne zaskarżenie uchwał podjętych przez czy przy uczestnictwie takiego zarządcy no będzie trudniejsze. Zwłaszcza, że nie wszystkie, tak jak mówię, uchwały są oczywiste, czy jest oczywiste, że nad nimi, czy co do nich może zarządca wykonywać prawo głosu. No i znowuż tytułem przykładu z praktyki mieliśmy taką sytuację, w której sąd umocował zarządcę do głosowania w przedmiocie uchwał o powołaniu lub odwołaniu zarządu. A miało to miejsce w takim to stanie faktycznym, gdzie wspólnik większościowy nie był zainteresowany powołaniem zarządu, w spółce był pad decyzyjny, został powołany kurator, który nie doprowadził do wyłonienia zarządu i złożył wniosek o
o rozwiązanie spółki. Zatem gdyby ten stan utrzymywał się dalej, no to spółka zostałaby zlikwidowana, przestałaby generować zysk, a był to podmiot, który zysk generował, no i z zajętych udziałów wierzycielowi nie przypadłoby nic. Ustanowienie w takiej sytuacji zarządcy i umocowanie go do oddania głosu w przedmiocie powołania zarządu, no pozwoliło finalnie do powołania zarządu, powołania kuratora, zakończenia tego postępowania o rozwiązanie spółki i w konsekwencji wierzyciel mógł liczyć przynajmniej na zaspokojenie w przyszłości. Przy wniosku o ustanowienie kuratora warto, przepraszam, przy wniosku o ustanowienie zarządcy, no warto również nad tymi kwestiami dowodowymi pochylić się, tak aby możliwość no, wykazania właśnie tego, że tenże zarządca powinien być umocowany do takiej, a nie takiej to czynności. Słówko komentarza o wspominanym wcześniej zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym. Tutaj wspominam o, czy daję na miary na tenże wyrok Sądu Najwyższego, który kwestię zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym poruszał. Tam z jednej strony Sąd Najwyższy w pewien sposób zastanawiał się, czy w ogóle taki zarządca w postępowaniu zabezpieczającym jest dopuszczalny, czy ustanowienie takiego zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym jest dopuszczalne, a zwrócił również uwagę, że każdorazowo działania tego zarządcy no, powinny być proporcjonalne do celu zabezpieczenia, a w przypadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, no to tutaj to zabezpieczenie ma charakter konserwacyjny i powinien zarządca przy podejmowaniu czynności o tym pamiętać. W przeciwnym razie, no jeżeli zarządca przekroczy swoje uprawnienia, no to teoretycznie wspólnik, którego udziały, akcje zostały zajęte, może uchwałę podjętą przy udziale zarządcy zaskarżyć. Trzecia z kwestii, którą chciałem z Państwem, chcieliśmy dzisiaj omówić, to kwestia dopuszczalności wzruszenia czy zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników skargą pauliańską. Jest to temat właściwie mało zbadany. Jeśli chodzi o orzecznictwo, to właściwie mamy jedno orzeczenie, w którym możliwość ubezskutecznienia uchwały skargą pauliańską zostało przez Sąd Najwyższy wspomniane i wydaje się, że Sąd Najwyższy podszedł do takiej możliwości z aprobatą, o czym za chwilę. Natomiast jest to temat tak naprawdę mało zbadany i tutaj chciałbym przede wszystkim no, wspólnie z Państwem się zastanowić, czy taka skarga pauliańska byłaby dopuszczalna, kiedy i w jakim układzie podmiotowym do zaskarżenia uchwały skargą pauliańską mogłoby dojść. Zatem wszyscy znamy, pamiętamy, natomiast na wszelki wypadek przypominam, skarga pauliańska, artykuł 527 KC, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej w pokrzywdzeniu wierzycieli osoba uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może, przepraszam, żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała, ale przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. No i dalej w tym przepisie wskazane jest, kiedy czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz artykuł 527
wprowadza pewne domniemania, które mają, mają wierzycielowi ułatwić postępowanie dowodowe w sprawie ze skargi pauliańskiej. Jeszcze artykuł 528 KC, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Czyli tutaj mamy pewną liberalizację przesłanek w sytuacji, w której osoba trzecia korzyść odnosi czy uzyskuje korzyść bezpłatnie. No i właśnie, jeśli chodzi o możliwość zaskarżenia uchwały skargą pauliańską, gdzie właściwie przy tej koncepcji już na samym początku pojawiają się same znaki zapytania, no bo przede wszystkim, czy uchwała to jest czynność prawna. No i tutaj oczywiście różne są koncepcje, natomiast wydaje się, że teraz na to pytanie można udzielić odpowiedzi twierdzącej, to jest, że uchwała jest jednak czynnością prawną. Natomiast mając tę świadomość, no to trzeba się zastanowić, rozważając możliwość wytoczenia powództwa opartego na artykule 527 KC, kto właściwie tejże czynności prawnej, którą chcemy zaskarżyć, dokonuje. No bo oczywiście przy podejmowaniu uchwały działają wspólnicy, jest akt oddawania głosów, natomiast na skutek tychże oddanych głosów i uzyskania przez no, daną propozycję uchwały większości dochodzi do podjęcia uchwały, ale jest to uchwała organu Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia. Stąd też wydaje się, że tak podjęta uchwała jest czynnością prawną spółki, a nie wspólników, którzy tylko partycypowali przy jej podejmowaniu poprzez oddanie głosów. Tutaj zwracam uwagę na artykuł 38 KC i zawartą w kodeksie cywilnym teorię organów, czyli osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie, czyli działanie organów jest tak naprawdę działaniem samej osoby prawnej. Co oznacza, że tak naprawdę uchwała traktowana jako czynność prawna, no to jest czynnością spółki, a nie wspólnika. Nie wspólnika danej spółki. No i konsekwencją tego pytania i odpowiedzi, którą można sobie udzielić, natomiast no mówię, nie jest to takie oczywiste, jest przyznanie legitymacji czynnej w powództwie postępowaniu ze skargi pauliańskiej konkretnym podmiotom. No bo jeżeli uznajemy, że uchwała nie jest czynnością prawną wspólnika, no to wierzyciel wspólnika skargą pauliańską tej uchwały nie zaskarży, może to natomiast zrobić wierzyciel spółki, skoro uchwała jest czynnością prawną samej spółki. Tutaj pozwalam sobie zacytować Państwu fragment wyroku Sądu Najwyższego, w którym to wyroku została wspomniana możliwość zastosowania instytucji skargi pauliańskiej do uchwał wspólników. No i tutaj Sąd Najwyższy powiedział, że jeżeli wierzyciel wykaże, że spółka podejmując uchwałę działa ze świadomością, że podejmuje ją z jego pokrzywdzeniem, może dążyć do uznania takiej uchwały za bezskuteczną wobec siebie, co mogłoby umożliwić mu egzekucję z zajętego udziału, niezależnie od tego, kto na mocy takiej uchwały stał się uprawnionym do wykonywania prawa z zajętego udziału.
I wydaje się, że tutaj Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość wytoczenia powództwa przez wierzyciela wspólnika, natomiast no tutaj Sąd Najwyższy jakoś głębiej nie pochyla się nad tym właśnie, czy i czyją czynnością prawną, zdziałaną przez kogo czynnością prawną jest uchwała zgromadzenia wspólników. Na pewno łatwiej udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, kto jest legitymowany biernie w takim postępowaniu. No tutaj będzie to beneficjent czynności prawnej, beneficjent uchwały podjętej przez spółkę, przez zgromadzenie wspólników. Oczywiście no, każdorazowo będzie to zależeć od rodzaju uchwały, no bo jeżeli będziemy mieli uchwałę o podziale zysku, no to beneficjentem tejże czynności prawnej no, jest sam wspólnik. Natomiast no, jeżeli na przykład mamy do czynienia z uchwałą o połączeniu, no to jako beneficjenta uchwały należy traktować pewnie spółkę przejmującą. Kolejne problemy, jakie pojawiają się na gruncie skargi pauliańskiej do uchwał zgromadzeń wspólników, no to problemy dotyczące świadomości dłużnika co do pokrzywdzenia wierzycieli, no bo jest to jedna z przesłanek dopuszczalności czy uwzględnienia powództwa ze skargi pauliańskiej. No i czyją świadomość należy tutaj w takim razie badać? No generalnie przy skardze pauliańskiej wytoczonej przeciwko czynnościom prawnym dokonywanym przez spółkę, no to zazwyczaj jest to badanie świadomości członków zarządu. No ale tutaj w tej wyjątkowej sytuacji no to nie zarząd jest tym organem, który daną uchwałę podejmował, tylko zgromadzenie wspólników. Zatem wydaje się, że jeżeli mielibyśmy badać świadomość dłużnika co do pokrzywdzenia wierzycieli, no to musielibyśmy się odnieść do świadomości wspólników, akcjonariuszy, którzy głosowali nad zaskarżaną uchwałą. Co oczywiście no nie jest rzeczą łatwą i dowodowo stanowi na pewno pewne wyzwanie dla wierzyciela, który ze skargi pauliańskiej zdecydował się skorzystać. Kolejny problem pojawia nam się pojawia się przy wiedzy beneficjenta czynności prawnej o działaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Czyj stan wiedzy należy badać? No to znowuż pytanie, kto jest tym, że beneficjentem czynności tejże podjętej uchwały. No w sytuacji, jeżeli skarżona uchwała jest uchwałą o podziale zysku, no, która z punktu widzenia wierzyciela spółki jest niekorzystna, ponieważ zysk wypracowany przez spółkę nie zostaje w spółce, ale jest wypłacany wspólnikom, no to na pewno z punktu widzenia tego wierzyciela taka uchwała jest niekorzystna. No i on tutaj będzie musiał wykazywać wiedzę beneficjenta czynności, czyli wspólnika. Ale można tutaj zastanowić się, czy wierzyciel nie jest tutaj zwolniony z uwagi na to, że ta korzyść, która przypada wspólnikowi, jest bezpłatna. No i tutaj oczywiście można dyskutować, czy dywidenda to jest, która została przyznana wspólnikowi, jest korzyścią bezpłatną. No na pewno z jednej strony no w zamian za dywidendę spółka od wspólnika nic nie dostaje, nie jest to jakieś świadczenie wzajemne wynikające z umowy wzajemnej, na gruncie której wspólnik jest zobowiązany do jakichś świadczeń na rzecz spółki, no ale dywidenda jest pewnie pochodną wkładu, który kiedyś tam wspólnik do spółki wniósł. Zatem no, pewnie można dyskutować i zastanawiać się, czy dywidenda jest korzyścią uzyskaną przez wspólnika bezpłatnie, czy też
czy też płatnie. No, ja bym pewnie tutaj się jednak skłaniało do tego, że jest to korzyść bezpłatna, ale no, nie jest to oczywiste. Należy pamiętać o tych domniemaniach wynikających z artykułu 527 w sytuacji, w której beneficjentem jest osoba w bliskim stosunku do dłużnika. No, jeżeli to jest spółka, no to może to domniemanie jest dla nas mniej interesujące, ale drugie domniemanie, czyli przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, jest już domniemaniem, z którego będziemy pewnie mogli skorzystać. No, pojawia się też pewne pytanie, co w sytuacji na przykład uchwały o podziale przez zawiązanie nowych spółek, no bo nowe spółki nie istnieją w momencie podejmowania uchwały przez wspólników, one niejako powstają w konsekwencji podjętej uchwały. Zatem no, tutaj nie można w ogóle mówić o badaniu ich świadomości w momencie podejmowania uchwały, stąd w zależności od typu uchwał zaskarżanej skargą pauliańską, no te problemy związane z przesłanką wiedzy beneficjenta no, mogą się pojawiać. No i na koniec kwestia skutków uwzględnienia skargi pauliańskiej. No, to z jednej strony budzi wątpliwości, bo wynika wprost z przepisów, że uwzględnienie powództwa opartego, czy uwzględnienie skargi pauliańskiej no, skutkuje tym, że wierzyciel może skierować egzekucję do składników majątkowych, które wyszły z majątku spółki. Ważne i warto o tym pamiętać z praktycznego punktu widzenia, że w tej sytuacji ta osoba trzecia nie staje się dłużnikiem, czyli stroną postępowania egzekucyjnego. Dalej stroną postępowania egzekucyjnego jest ten pierwotny dłużnik wierzyciela, który ze skargi pauliańskiej skorzystał i to przeciwko temu pierwotnemu dłużnikowi egzekucja powinna zostać wszczęta i w ramach niej powinno dojść do zajęcia składników majątkowych, które wyszły z majątku dłużnika, aczkolwiek no, też w piśmiennictwie jest dyskusja na temat tego, czy takie ukształtowanie tych relacji podmiotowych w ramach postępowania egzekucyjnego jest prawidłowe, czy też nie, no bo skoro egzekucja jest kierowana do składnika majątkowego, który teoretycznie no jednak jest, należy już nie do dłużnika tego pierwotnego, ale do osoby trzeciej, no to być może ta osoba trzecia jednak powinna móc jakieś środki obrony podejmować w ramach postępowania egzekucyjnego i to takie, które przysługują dłużniku stronie tego postępowania. W sytuacji pieniędzy, na przykład jeżeli skargą pauliańską uda wzruszyć się uchwałę o podziale zysku, no to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego można prowadzić w następstwie wyroku pauliańskiego egzekucję z całego majątku osoby trzeciej. Zatem tutaj no na pewno jest to duże ułatwienie dla wierzyciela, ponieważ będzie mógł sięgnąć do całości majątku wspólnika. I w tym momencie stawiam kropkę, jeśli chodzi o tę analizę skargi pauliańskiej jako instrumentu mogącego służyć wzruszeniu czy ubezskutecznieniu uchwał zgromadzeń wspólników i przekażę głos ponownie profesor Katarzynie Bilewskiej w temacie wątków dotyczących zapisów na sąd lubowny zawartego w umowie spółki lub statucie. Witam Państwa ponownie. Nie ukrywam, że dla mnie temat skargi pauliańskiej jako sposobu
czy też instrumentu zaskarżenia uchwały jest tyleż kontrowersyjny, co fascynujący. Zobaczymy, w jakim kierunku rozwinie się orzecznictwo. Natomiast jakby skala problemów związanych ze stosowaniem tego instrumentu moim zdaniem jest tak duża, że to jakby no, przekracza absolutnie ramy jednego wykładu i zapewne będzie wymagało jeszcze bardzo wielu analiz. Ja szczerze mówiąc osobiście jestem sceptyczna co do tego instrumentu. Uważam, że jest on bardzo trudny do pogodzenia z schematem związania orzeczeniem, schematem podmiotowym związania orzeczeniem sądu dotyczącego stwierdzenia nieważności bądź uchylenia uchwały, natomiast czas pokaże, jak podejdzie do tego orzecznictwo. Proszę Państwa, na zakończenie jeden wątek, który przewijał się w tym naszym zapisie trendów z początku wykładu, mianowicie kwestia tego, jak wyglądają tendencje zaskarżenia uchwał i to rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zaskarżenia uchwał w perspektywie właśnie dopuszczalności rozstrzygania sporów w sądownictwie polubownym. W 2019 roku doszło do redraftu artykułu 1157 KPC. Obecnie, w obecnym jego brzmieniu, ta zdatność arbitrażowa wygląda w ten sposób, że z perspektywy przedmiotowej, że zdatnością są objęte spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty wszelkie oraz o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem ugody sądowej. To sformułowanie otworzyło w zasadzie na poziomie przedmiotowym możliwość potwierdzenia wprost, że wszelkie spory korporacyjne jako mające związek ze spółką i z inwestycją w spółkę mają tę zdatność arbitrażową. I w ślad za tym przyjęto od 8 września 2019 roku nowe brzmienie artykułu 1163 KPC, zgodnie z którym po pierwsze potwierdzono, że zamieszczony w umowie zapisie w statucie spółki zapis na sąd polubowny wiąże spółkę, wspólników oraz organy spółki i ich członków. Tego ostatniego elementu nie było w poprzednim brzmieniu i teraz właściwie nie ma żadnych wątpliwości, chociaż wówczas przed tym 2019 roku nie było podstaw, żeby to kwestionować, ale potwierdził ustawodawca, że organy spółki i członkowie są związani zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie spółki. No, w paragrafie drugim przewidziano przesłanki tak zwanej skuteczności zapisu, który ma związek z, w przypadku spraw uchwałowych, który ma związek z systemem ogłoszeń o sporze. Z punktu widzenia tematu dzisiejszego wykładu chciałabym skupić się i Państwa uwagę zwrócić na paragraf pierwszy, dlatego że my dzisiaj omówiliśmy te tendencje związane z rozszerzaniem katalogu podmiotów uprawnionych do zaskarżania uchwał, wskazując, że no, ta tendencja wyraźnie wychodzi poza literalne brzmienie KSH, a wydaje się, że artykuł 163 KPC właściwie koresponduje w paragrafie pierwszym właśnie z tym konserwatywnym, ściśle określonym katalogiem, od którego de facto w orzecznictwie nie tyle sądy odeszły, ale rozszerzyły go w sposób bardzo znaczny poza ten katalog ściśle korporacyjny. No dlatego, proszę Państwa, tu pojawia się takie dosyć naturalne pytanie, czy osoby, które są nie wymienione w paragrafie pierwszym artykułu 1163, przede wszystkim wierzyciel, który uzyskał egzekucyjne zajęcie praw z udziałów bądź akcji w spółce, ale także zastawnik, także użytkownik, są syndyk czy zarządca przymusowy, są uprawnione do wszczęcia postępowania czy też zobowiązane do wszczęcia postępowania na podstawie umowy statutu spółki właśnie przed sądem polubownym. Czy można przyjąć, że one również są związane z zapisem na sąd polubowny, a jeżeli wszczną postępowanie przed sądem powszechnym, to będzie można uczynić zarzut zapisu na sąd polubowny i sprawę do sądu polubownego przenieść. Myślę, że sytuacja każdego z tych podmiotów jest różna. I o ile w przypadku zastawnika i użytkownika ja bym się zastanawiała nad tym, czy oni z uwagi na to, że przejęli wiązkę uprawnień korporacyjnych od wspólników, można uznać, a nadto robili to w warunkach znajomości statutu spółki, niewątpliwie,
ponieważ jest to czynność przeniesienia części uprawnień w trybie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego i wówczas można by się zastanawiać, czy tak naprawdę sytuacja wspólników się nie rozciąga na zastawników i użytkowników. O tyle już w przypadku wierzyciela, który uzyskał egzekucyjne zajęcie praw i udziału w spółce, ja mam tutaj duży znak zapytania i generalnie chciałabym roboczo postawić tutaj tezę, że taki wierzyciel nie może pójść do arbitrażu na podstawie zapisu, który jest zawarty w umowie statutu spółki, w statucie spółki. Dlatego, że ów wierzyciel z pewnością nie jest stroną umowy spółki, nie jest też żadnym z podmiotów, które są wymienione w paragrafie pierwszym, a jego związek z udziałami bądź akcjami jest w tym sensie dość przypadkowy, że on tak naprawdę wskutek pewnych gwarancji prawa publicznego związanych z zaoferowaniem majątku dłużnika do egzekucji wszedł w krąg jakby podmiotów, które teoretycznie mogą być zainteresowane kwestionowaniem uchwał i sporem korporacyjnym. Wydaje się, że w tym przypadku to związanie, ten zapis nie działa w stosunku do wierzyciela, który uzyskał egzekucyjne zajęcie praw i obowiązków w spółce. Natomiast, tak jak mówię, perspektywicznie myślę o pewnym związaniu na linii spółka, zastawnik, użytkownik, a to właśnie z tego względu, że ten fragment uprawnień wspólniczych jest na tego zastawnika lub użytkownika przeniesiony na skutek ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. Ten temat oczywiście tylko, proszę Państwa, sygnalizujemy jako taki, powiedziałabym, taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład. Z pewnością będzie to wymagało dalszych analiz, natomiast ten temat się oczywiście pojawia, to pytanie się nasuwa, zważywszy, że ta tendencja do rozszerzania katalogu osób uprawnionych do zaskarżania uchwał jest stała i ona się utrzymuje. Proszę Państwa, obiecaliśmy, że teraz będzie Q&A i potwierdzam, że tak będzie. Może byśmy zaczęli od tego, proszę Państwa, że przeczytamy pytania, które się pojawiły na czacie. Pojawiło się jedno pytanie, bo jeżeli mogłabym Cię tutaj zaprosić, postanowimy się wspólnie do tego odnieść. Pytanie jest następujące, właściwie komentarz, nie wiem, czy będzie wymagał naszej odpowiedzi, ale przeczytam, żebyśmy wszyscy byli tutaj w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o jakby zakres pytań. Pytanie od pana Pawła Szumowskiego jest następujące. Obecnie tekst zmian umowy spółki dostępny jest też w repozytorium akt rejestrowych KRS, można więc przyjąć, chyba że wierzyciel może w dniu wpisu zmiany do KRS uzyskać dostęp do treści zmian umowy spółki. Nie wiem, czy jest to kontrowersyjne zdanie. Wydaje nam się, że się z tym zgadzamy. Tak jest. To może ja tylko komentarz. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, bo to był komentarz do tutaj wypowiedzi mecenasa Łyska a propos właśnie możliwości uzyskania wiedzy na temat treści zmian umowy spółki. To tylko taki był. Tak, słuszna uwaga, natomiast też warto pamiętać o tym, że często na przykład już w ramach na przykład samego postępowania o wpis czy zarejestrowania zmiany umowy spółki, no tutaj może być problem z pozyskaniem wiedzy o treści tej uchwały, ponieważ często niestety praktyka jest taka, że sądy rejestrowe, które prowadzą to postępowanie online, na przykład nie udostępniają... Tak, blokują, absolutnie potwierdzam. Zatem niestety tutaj jest też trochę praktycznych problemów związanych z dostaniem się do treści tej uchwały. Kiedyś było prościej, bo można było zamówić akta, a teraz no to z tym bywa różnie. Tak, potwierdzam te wszystkie praktyczne problemy. Rzeczywiście jest tak. Jest to... O tyle dziwna praktyka sądów rejestrowych, że te dane, które sądy rejestrowe starają się chronić, bo pewnie mowa tutaj, albo sądy starają się chronić dane osobowe, one później są de facto publikowane albo mogą zostać opublikowane, możemy uzyskać do nich dostęp na wniosek, tak, zainteresowanego. Więc... To bardzo dziękujemy za ten komentarz. Dziękuję. Pojawił się drugi komentarz
Jeżeli dobrze odczytuję, to pana doktora Rafała Kosa, ja go przeczytam. Rozumiem, że jesteśmy tutaj podobnego zdania. Też pan doktor pisze tak. Jestem podobnie sceptyczny co do możliwości zastosowania skargi pauliańskiej do zaskarżania uchwał, tak na gruncie prawa spółek. Nie ma tu miejsca na wrzuszanie uchwał ze skutkiem bezskuteczności względy, jak i na gruncie elementów konstrukcji skargi pauliańskiej. Uchwała na pewno nie jest czynnością prawną między dłużnikiem a spółką, inaczej ma polegać korzyść spółki jako strony pozwanej. Ale zgadzam się, że problem jest teoretycznie ciekawy niezmiernie. Dziękuję panie doktorze za ten komentarz. Ja chętnie też, że tak powiem, oddam panu pole do rozszerzenia tego komentarza, tylko powiem w ten sposób, że myśmy ten temat podjęli z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że on się zaczął pojawiać w przestrzeni doktrynalnej, a po drugie wiemy skądinąd o tym, że w praktyce, przynajmniej na poziomie sądów okręgowych, zaczęły się takie rzeczy dziać i uważam, że jest to niezmiernie ważne, żeby się nad tym myśleć i się do tego odnieść. Ja też jestem sceptyczna co do kwestii związanych właśnie przede wszystkim z konstrukcją, ze skutkami takiego orzeczenia, no bo one idą wprost, w kontrze są do tak naprawdę modelu skutków orzeczenia, który wynika z KSH, no ale takie rzeczy się w praktyce dzieją i pewnie trzeba się do nich odnieść, bo one wprowadzają też olbrzymie ryzyka związane właśnie z turbulencjami co do bytu samej uchwały, więc niewątpliwie dlatego podjęliśmy ten temat, bo chcemy się do niego odnieść i chcemy zaznaczyć jakby nasze stanowisko. Uważamy, że ten kierunek, nie wiem, Wojtku, może uzupełnisz, że ten kierunek, który by, gdyby to poszło w tym kierunku, no to jest niezmiernie ryzykowne dla praktyki, bo podważa status uchwał. Na pewno, aczkolwiek chociażby we wcześniejszej dyskusji w ramach Akademii Spółek Kapitałowych, którą mieliśmy w marcu, o granicach osobowości prawnej spółek i kwestiach związanych z dochodzeniem odszkodowania za wyrządzenie szkody poprzez posłużenie się spółką jako wehikułem, no pojawiło się pytanie i zastanawialiśmy się wspólnie, co w sytuacji, w której właśnie ze spółki jest transferowany majątek, została podjęta uchwała o wypłacie dywidendy, no i tutaj wierzyciel spółki zastanawiał się nad możliwością ewentualnej wzruszenia nad możliwością wzruszenia takiej uchwały i to też nam wyniknęło w trakcie rozmowy. Tam jest to na pewno temat, który zacznie się coraz częściej pojawiać. Z naszej strony to tyle, jeżeli chodzi o te komentarze, które już się pojawiły. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań bądź w formie czatu, bądź bezpośrednio, jeżeli takie są. Widzę, że się pan mecenas Chyla pojawił, także też tak, przekazuję głos. Też prosimy o komentarze, żeby się Państwo zgłaszali, podnosili tutaj rękę poprzez reakcję albo włączyli kamerę i się wypowiedzieli. Jeżeli nie ma więcej pytań ze strony Państwa, no to pozostaje chyba nam nic innego, jak tylko podziękować naszym prelegentom za bardzo ciekawe spotkanie. Nagranie pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu na naszym kanale na YouTubie. Także bardzo dziękujemy pani mecenas, pani profesor i panu mecenasowi za udział i zapraszamy na kolejne spotkania. Tutaj pojawił się komentarz pana Rafała Kosa. Świetne wystąpienie, oczywiście zgadzamy się z tym i jak zwykle pani profesor jest bardzo mile widziana na naszej akademii, praktycznie co roku pani występuje. Jest to dla mnie ogromna przyjemność i bardzo się cieszę, że mam tą możliwość. Więc tutaj z kolegą możemy pewnie zadeklarować współpracę. Bardzo chętnie się u Państwa pojawiamy z tymi tematami, dlatego że wydaje nam się, że każdy rok przynosi nowe wątki i pewnie w ciągu najbliższego roku pojawi się coś takiego, co będzie warte przedyskutowania, a dzięki temu gronu, w którym się spotykamy, mamy taką szansę, żeby się nie tylko podzielić naszymi spostrzeżeniami, ale i wymienić poglądy, to sobie bardzo cenimy. Także bardzo dziękujemy. Tak jest, dziękujemy. Bardzo nam miło to słyszeć i jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za uwagę, Państwu za wystąpienie i życzymy miłego weekendu majowego. Tak, wszystkim bardzo dobrej majówki życzymy, mimo że będzie zimna podobno. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.